Ahoj, 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 witam Was bardzo serdecznie. Rozumiem, że niektórzy po prostu nie mogą się doczekać na nasz program, czekają właśnie od rana, budzą się o 6, o 7, już nie mogą dospać, bo o godzinie 10.50 w pierwszym programie jest program Piraci, bardzo mnie to cieszy. Telefony już płoną, wszyscy dzwonią, możemy oczywiście odpalać naszą łajbę, płyniemy sobie bardzo spokojnie, bardzo spokojnym rytmem. Dzisiaj ten specjalny, 4 numery telefonu są oczywiście podłączone na żywo, bezpośrednio tutaj do nas na nasz pokład, natomiast jeden telefon jest specjalnie dla wybranego miasta, dzisiaj jest dla Zamościa. I dzisiaj to miasto ma bezpośrednie połączenie, od razu tak zwany czerwony telefon, tu od razu mamy na żywo właśnie, tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji, taki czerwony telefon to dzisiaj właśnie dla Zamościa. Od razu, bez wspomnieniem wszystkich tam centrali, pań telefonistek, od razu tutaj. Witam bardzo serdecznie, zapraszam na nasz pokład, dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz, wszystkie oczy skierowane są oczywiście na tę tablicę. 10 na 10, 4 statki, 1 czteromasztowiec, 2 trzymasztowce, 3 dwumasztowce są do Waszej dyspozycji. Musicie je znaleźć, odkryć, zatopić, a każda część statku warta jest 100 zł. Jeśli ktoś zatopi w całości jakiś statek, to jest warty wtedy w konkurencji na przykład. No i teraz proszę bardzo, Irek, jak myślisz, wygrasz ze mną w kości dzisiaj czy nie? Wygram. To źle myślisz. Dla kogo? Twoje. Moje. No, to już w zasadzie już nie muszę rzucać dla ciebie. Ażu. Proszę bardzo, zobacz, ile masz? No, widzisz, to nie ma dzisiaj. Dzisiaj w kości wszyscy wygrywają. Gdyby Irek na przykład wygrał ze mną, to zdobyłby 200 zł. To jest w każdej konkurencji takiej jak ster, kości, kubki czy węzeł. Nagroda główna jest dla osoby, która zatopi ostatnią część ostatniego statku. W odpowiednim momencie jest ta nagroda wartości 500 zł. Kogo witam, kogo goszczę. Jak masz na imię? Cześć, Sławek Kalisza. Witam cię bardzo serdecznie. Masz prawo do 2 strzałów. Według zasady, jeśli pierwszy strzał niecelny, prawo do następnego. Kiedy ostatni raz grałeś w statki? Wczoraj. Z kim? Z tobą, na Polonii. A nie, to nie graliśmy w statki, to graliśmy w coś... W ogóle, kiedy rysowałeś sobie takie dwie kratki? O, to było dawno, czasy szkolne. W 8 klasie. Jak na matematyce to było, na matematyce. Wszystko rozumiem, umiałeś i mogłeś po prostu grać, tak? Mogłeś sobie na to pozwolić. Proszę bardzo, przypomnij sobie, jak to było hen lat temu. Strzelaj! 3D. To zobaczymy, czy coś pamiętałeś. No, no ładnie, to z matematyki nic nie pamiętasz z tamtej lekcji, ale wiesz, jak się strzela. Trafiony, niezatopiony, 100 zł należy do ciebie. Ten kolor to jest, oznacza, że to jest 3 masztowiec, jeszcze 2 maszty do zatopienia. No to niech będzie 2D. 2D. Widzisz, cały czas pani nauczycielka na tej lekcji matematyki w ogóle na ciebie nie zwraca uwagi. Grasz sobie beztrosko. No właśnie, to 200... jest teraz efekt. Tak, właśnie, 200 zł należy do ciebie. Proszę, dalej. No to niech będzie 1D. 1D. No właśnie na ciebie spojrzała. I się spłoszyłeś. I nagle kolega, ach! 200 zł należy do ciebie, serdecznie cię pozdrawiam. Słuchaj, gdybyś mógł pomóc mi, od razu byśmy mieli to za sobą. Dla tych osób, które się nie mogą dostać do nas tutaj na nasz pokład drogą telefoniczną, mogą oczywiście drogą morską, te 4 jednomasztowce są właśnie dla osób, które przysyłają do nas kartki. Nasz maszt jest zawsze pełen kartek, jeden znaczek, jedna kartka, jeden strzał celny. Dzisiaj te 4 masztowce są tak ustawione i tu mamy, proszę bardzo, karteczki. Prosiłem, jeszcze nie rozwiążemy naszego konkursu, to dla tych, którzy oglądali nas tydzień temu, żeby pisali do nas kartki przez siebie zrobione. No tu jest właśnie taka próbka. Groźni, bardzo groźni. Rozumiem, że ten z prawej to ty. Proszę bardzo, która? No? Niech będzie trzecia od lewej, twojej. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. 100 zł. Rozdajesz 100 zł. 100 dukatów. Violeta, Olejniczak, Młocice, województwo słupskie. 100 zł. Proszę bardzo. Teraz, tutaj. 4 kartki. Która? W środku. W środeczku. No, w środku to jestem ja. Ale powiedzmy, że ta, tak? Dobrze. To jest Anna Dziubińska z Poznania. Wygrywa również 100 zł. Do morza. Reszta do morza. Proszę bardzo. Teraz może być w środku. Niech będzie, z tą H litereczką. Dobrze, H9, bo H9 to jest właśnie ten strzał tutaj. To jest właśnie ten strzał. Ten statek H9, Kazimierz Majecki, Krasocin, Kielce. I ostatnie, proszę bardzo, 4. I to jest strzał 6C, to jest właśnie ten statek. W
ten strzelają z tych kartek tu. Proszę. No pierwsza z prawej. A mojej czy... Mojej prawej. Mojej prawej. Proszę. Zobacz. Czy... Wiesz, jaki tu jest podpis? Spławiasz mnie? Ale wygra. Dzięki mnie wygrał. No właśnie, no. To już jak już wygrał, to go spławiasz. Nie, to jest ona. Agnieszka Melnerowicz-Białogard wygrywa również 100 zł. Ja cię serdecznie pozdrawiam. Jeszcze dla ciebie oprócz 200 zł, które wygrałeś, wkładam do telewizora koszulkę programu Piraci. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla ciebie i dla całej załogi. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobrze. Dziękuję. To co, pływa jeszcze ten trzymasztowiec? Czy ktoś też na lekcji matematyki nie uważał i teraz zatopi go w całości? Proszę, jak masz na imię? Zygmunt z Kalwarii Zebrzewskiej. Ty z matematyki jesteś dobry czy zły? Raczej taki średni byłem. To chyba zatopisz go w całości. Proszę. D4. Jeszcze raz. D4. D4, to tu. Na razie nie możesz grać. Musisz odwrócić uwagę, pani. Proszę. E2. E2. To tu. Chyba jednak byłeś trochę lepszy z matematyki niż sądziliśmy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ahoj. Można koszulkę prosić? Czy można... Słuchajcie, takie prośby to proszę po programie i nie ze mną i z Irkiem albo z panią Marią. Oni mają bardzo dobre serce. Ja jestem bardzo też... No, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No to co? No to dlatego to lato idzie. Trzeba właśnie być tak jak Irek tutaj jest w takiej koszulce letniej. Proszę bardzo. Jak masz na imię? Halo? Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Skąd Mariusz z Kluczborka. Proszę bardzo. 3C. Tu. Cały czas pudło. 2C. Jest, dobrze. Trafiony, zatopiony, wygrałeś 100 zł. W tym momencie zapraszam cię tutaj do steru naszego. Z czterech stron świata wybierz dwie. Północ, południe, wschód, zachód. Dwie należą do ciebie. Północ, południe. Jeśli będzie północ albo południe, w tym momencie wygrywasz do tych 100 zł, wygrywasz jeszcze 200 zł. Irek, co jest? No nie wygrał, zachód. Nie wygrałeś, zachód. No, zachód nie przyniósł ci niestety szczęścia, co nie zmienia faktu, że jest dzisiaj poniedziałek, początek tygodnia, a ty nagle... Jesteś teraz w domu? Jestem. Jesteś w domu, nikogo nie ma, a ty po prostu 100 zł wygrywasz. Czy może być lepszy początek tygodnia? Nie, lepszego nie można... Pod warunkiem, że jeszcze koszulkę dostanę. No się robi tutaj... Rafandynkę już mam, a jeszcze nie mam tak, koszulki. Robi się ciepło, rozumiem, gorąco, zima idzie, to takie letnie koszulki są potrzebne. Proszę bardzo, już jest w twoim telewizorze. Serdecznie cię pozdrawiam. Trzymasz towiec na dnie. Kogo witam, kogo goszczę. Halo? Skąd przybywasz? Z Wrocławia. Proszę bardzo. Salwa, strzelaj, może chcesz... skorzystać z naszej broni, tylko celownik ci zwinkluje, żebyś nie trafił. Proszę. Teraz, strzelaj. 1i. 1i. Pudło, wiesz co? Nie, bo faktycznie potem jeszcze powiesz, że specjalnie, także teraz będzie celny. No. I ta kasa jest twoja, wystarczy tylko znaleźć jeden statek, właśnie taki. Halo? Jak masz na imię? Sławek z Krosna. Sławek z Krosna, tak? Tak. 1500 zł za jeden celny strzał. Proszę, strzelaj! Już! No teraz może brało mowę. Strzelaj. J7. J7. Pudło. Następny strzał. A można jakąś broń? Nie, coś? Nie ma. Już, strzelasz. Szybciutko. A... 8. A8. Niestety nie. Ostatni strzał. 1500 zł. Strzelaj. Szybko. H1. H1. Jak ty to zrobiłeś? Niemożliwe! Ja nie podpowiadałem. Czy on ci podpowiadał? Nic nie słyszałem. No! Chciałbym ciebie z przyjemnością poinformować, że kwota w wysokości 1500 zł należy do ciebie. Jest ci bardzo miło. 50 zł i jeszcze oczywiście za ten celny strzał. Czyli masz 1550. Teraz odpowiedz na pytanie. Pik V to róg żagla czy lina żeglarska? Może róg żagla. Niestety nie. 100 zł oszczędziliśmy. I teraz ostatnia konkurencja. E3. Trafiony, niezatopiony. 100 zł należy do ciebie, to jest dwumasztowiec. 50% szansy.
D3. Gdyby wszyscy tak strzelali na samym początku, to byłoby bardzo dobrze. Szybkie pytanie dla ciebie. Rufa to część statku przednia czy tylna? Jak myślisz? Przednia czy tylna? Tylna. Oczywiście, że tak. Teraz tak, albo ster, albo fragment muzyczny chcesz. Szybko. Mów. Fragment muzyczny. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie piracki band. No jak myślisz, jaki to jest fragment muzyczny? To jest taka piosenka żeglarza, ale... No, możemy uznać panowie? Tak czy nie? Uznajemy. Pijanie żeglarz. A ty proszę bardzo. Koszulka programu Piraci dla ciebie, Rafandynka. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, zapraszam za tydzień na program Piraci. Mam nadzieję, że z większym szczęściem będziecie strzelać. Spotykamy się w przyszłą sobotę, zarówno w programie pierwszym, jak i na antenie telewizji Polonia o godzinie 15. Życzę miłego weekendu. Ahoj!